Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nic nie będzie o pszczołach, a będzie o kokoszkach. Co mam zamiar robić? Będę wyrzucał obornik, no i będzie wapnowanie. Tam wiadomo, trzeba wszystko poczyścić w kurniku i zdezynfekować. A dezynfekuję wapnem. Staram się tak jak najbardziej, że tak powiem, naturalnie, bez żadnej chemii. No i jak do tej pory to się sprawdza. Robię tak dwa razy do roku. No dzisiaj jest, powiedzmy, że idealna pora. Jest tam minus jeden. Także obornik się lepiej wyrzuca przy takich minusowych temperaturach. Sami wiecie dlaczego ci, co wyrzucają, a reszta się może domyślić. Co teraz muszę zrobić? Podepnę rozrzutnik i jak najbliżej będę chciał podjechać tam do moich kokoszek, a resztę muszę taczką dowozić, bo tam niestety no mam taką siatkę plastikową i nie mam tam za bardzo jak dojechać. Siatka jest po to, by kokoszki odgrodzić, by nie chodziły po całym terenie, by po prostu tutaj nie grzebały, bo za czym ta trawa urośnie, one wszystko wygrzebią, a jeżeli je troszkę tam przytrzymam dłużej, no to jak ta trawa podrośnie, to już wiadomo, one tak szybko sobie ze mnie poradzą. No i kolejna sprawa, no to jaszczębie mi tutaj atakowały te kury. Jak odgrodziłem, to mam święty spokój. Tylko i wyłącznie je wypuszczam wtedy, kiedy ktoś jest z domu. Jak widzę właśnie, jak tu jakieś jaszczębie latają, to wyjdę na podwórko i to wystarczy, już je odstrasza, nie? No tu wcześniej trochę już wywieźliśmy. Teraz na ten kawałek i tam jeszcze będziemy wozić. Traktor, pomimo tego, że myślałem, że akumulator jest rozładowany, odpalił tam. Jakoś go mój ojciec przepalał chyba parę dni do tyłu. Także nie jest jeszcze źle, może nie będzie go trzeba wymieniać w tym roku. Cyka ładnie, fajnie chodzi. Już się zagrzał, to można mu troszkę z obrotu wrzucić. Tak, żeby prądnica ładowała. O, tyle mu damy. Nie wiem, czy ta lampka tutaj działa w ogóle. Tam się coś świeci. No dobra, no mniejsza o to. O, mi się zabił. No, idę sobie poogarniam tam resztę rzeczy i włączę się przy wyrzucaniu. No i po pracy wygarnięte łopatą zostało wywapnować. Mi się światełko świeci, muszę timer przestawić. No i tak. No i tam mamy pełną przyczepę, jak widać. I za chwilę jedziemy. Za chwilę jedziemy rozrzucić na pole. Warzywa w tym roku drogie. Trzeba zadbać o ziemię. Co tu dużo mówić. Pełny rozrzutnik. O, włączę się za chwilę, będziemy rozrzucać.
i tak, po robocie wywapnowane, obornik wywieziony. Kokoszki, jak widać, mają pościelone. Co prawda były też pewne problemy, bez problemów się nie obyło. Coś mi pistolet zaczął szwankować, nie wiem, czy się dysza nie zapkała. Ale w związku z tym, że no nie było już czasu, bo jak widać, tam jest ciemno na dworze. Kokoszki mi się dobijały, stukały tutaj o drzwi. Musiałem się pośpieszyć, no i wykonałem robotę tak jak kiedyś pędzlem. Częściowo pędzlem, częściowo tym pistoletem. On zależy, jak się go tam odwróciło, no to czasami coś tam zaciągnął i poleciało. No ale cóż, no jutro, jak będę miał więcej czasu, no to zajrzę do niego. Co mi zostało? Jajka muszę pozbierać. Tutaj sobie odkładam zawsze do szufladki. One o tych szufladek tak niezbytnio chętnie znoszą, bo nie są nauczone. No. Są mi jajka, które będę musiał zaraz pozbierać. O, tu jeszcze do opony zapomniałem wrzucić, widzicie, trochę siana, słomy, znaczy się. O, i one sobie tam już same wyporządzą. O, młody kaczor się bierze za kaczkę. Pierwszy raz go widzę, żeby atakował. Ciekawe, czy wie, o co chodzi, co i jak. Na pewno obserwował to, musi wiedzieć. Pierwsze zaloty, no. Dobrze mój mi przerwał. Dobra, damy mu spokój. O czym jeszcze miałem powiedzieć? Tak, zostało mi dać papu kokoszkom. No i jeszcze muszę im wody tutaj przynieść. No i to by było na tyle. Ja tradycyjnie... No kurczę, tak mi się nie uda. Tradycyjnie, dzisiaj tak nietypowo skórnika, zachęcam do dawania łapek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, no i zachęcam do oglądania. Tymczasem trzymajcie się, cześć, hej.